dzieciaki! W dzisiejszym odcinku Nówki Sztuki zrobimy łapacz snów. Łapacz snów jest to amulet, który możecie powiesić sobie nad łóżkiem. Odgoni wszystkie złe sny. Także zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Do wykonania naszego łapacza potrzebne będą wstążki różnego koloru, różnej faktury, sztuczne kwiaty, kolorowe kartki papieru, włóczka, piórka, nożyczki i najważniejsze, musicie przygotować sobie taką obręcz. Może to być z grubszego drutu albo nie wiem, jakąś drewnianą, co po prostu znajdziecie. Żeby było w miarę sztywne. Dokładnie. To co? Zaczynamy. Oczywiście. Nasz łapacz zaczynamy od obwiązania go naszą tasiemką. Do tego przyda nam się klej na gorąco. Ale pamiętajcie, nie używajcie go sami. Najlepiej, żeby pomógł wam ktoś z dorosłych, ponieważ z klejem trzeba naprawdę uważać. Można się poparzyć. Dajemy troszeczkę kleju. Przyklejamy początek. I musimy całą naszą obręcz okręcić w tą tasiemkę. Kolejnym etapem będzie zawiązanie włóczki w naszej obręczy. I tutaj fajnie jest mieć koleżankę obok siebie, bo wzajemnie sobie po prostu pomagamy. Włóczkę zawijamy w dowolny sposób, tak żeby nam wypełniła troszkę naszą obręcz. Po zakończeniu wyjdzie nam coś takiego. Wzorek może wyjść dowolny, bo zależy jak sobie zakręcimy naszą włóczkę. Teraz trzeba ten nasz łapacz czymś jeszcze ozdobić. Więc zaczniemy od kolorowych piórek. I tutaj znowu użyjemy kleju na gorąco. Także tak jak mówiłam na początku, poproście kogoś z dorosłych, żeby wam tutaj pomogli. Nakładam troszeczkę kleju i przyklejamy piórko. I tak po kolei. Tak wygląda nasz gotowy sznurek z piórkami. I teraz przywiążemy sobie go do naszego łapacza. Najlepiej tak na środeczku. Gdy już mamy nasze piórka, musimy ozdobić go jednak czymś jeszcze. I do tego będą nam potrzebne nasze kolorowe wstążki. Możemy je pociąć na różnej długości kawałki i różnego koloru. Przed nagraniem tego odcinka razem z koleżanką wymyśliłyśmy sobie, że nasz łapacz snów będzie jednorożcem. Dlatego też będą nam potrzebne dwukolorowe kartki, z których wytnę uszy. Z innego papieru, my akurat mamy taki papier brokatowy, wycięłam nasz róg. Teraz muszę to wszystko przykleić do naszego łapacza. Nasz łapacz wygląda teraz tak. Ma już róg, ma już uszy, ale wydaje mi się, że powinien mieć jeszcze taką przepiękną opaskę z kwiatów. Dokładnie. I tutaj użyjemy naszych sztucznych kwiatów, o których mówiłyśmy na początku. Je również trzeba przykleić klejem. I tak wygląda nasz gotowy łapacz snów. Możecie sobie go powiesić, najlepiej gdzieś nad łóżkiem, żeby chronił wasze sny. Życzymy wam przyjemnych snów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!